Jo, siemaneczko, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, taki temacik KSW 58. Omówimy sobie kartę walk. Tak na wstępie chciałbym kilka słów o tej karcie. Włodarze postanowili tutaj bardziej postawić na młodych, perspektywicznych zawodników albo takich, którzy są po prostu mało znani. No cóż, taki mają teraz jakby taką mają wizję. Nie wiem, z czego to wynika. Może za mało siana albo coś innego. Powiem szczerze, że mi się to za bardzo nie podoba. Ja bym wolał zobaczyć jakiegoś freaka, co oczywiście mogłoby przyciągnąć większą liczbę osób przed telewizory i wykupić pay-per-view, no ale tak działają teraz, trudno, ich sprawa. Wracamy do karty walk. Pierwsze nazwisko: Michał Andryszak versus Buto Innocente. Michał Andryszak, bardzo fajny, perspektywiczny zawodnik. No teraz akurat taki okres ma trochę słabszy, ostatnio przegrał wcześniej, natomiast bardzo fajnie się pokazał. Jeszcze za moich czasów pamiętam, jak wygrał z Wojtkiem Bulińskim, z zawodnikiem też bardzo dobrym, ale teraz niestety idzie mu coraz gorzej. Natomiast ja w tej walce stawiam na Michała z tego względu, że jest bardziej doświadczony ten jego przeciwnik. Bilans 8-5, więc wydaje mi się, że jest to przeciwnik taki na przejście i wydaje mi się, że Michał w tej walce udowodni, że ten zawodnik nie będzie dla niego żadną przeszkodą i spokojnie wygra. Następny pojedynek: Shamil Musajew versus Uros Jurisic. Shamil Musajew, słuchajcie, bardzo dobry zawodnik. Ja go kojarzę z walki z Grzesiem Szulakowskim i ten pojedynek bardzo szybko wygrał. Naprawdę pokazał się w tej walce bardzo dobrze. Moim zdaniem jest to bardzo dobry zawodnik. Ale z tego co widzę, też ma dobrego przeciwnika. No nic o tym przeciwniku nie mogę powiedzieć, po prostu go nie znam. Bilans 11-0, więc też na pewno jest to dobry zawodnik. Ale ja stawiam tutaj na Musajewa, Shamila Musajewa, i wydaje mi się, że ten zawodnik wyjdzie zwycięsko z tego boju. Następny pojedynek: Michał Michalski, Aleksandar Rakas. Michał też bardzo fajnie ostatnio się pokazał. Wygrał oczywiście, jakby odbił się po tych wcześniejszych nieudanych pojedynkach i zanotował zwycięstwa. Także moim zdaniem Michał jest na dobrej drodze, żeby oczywiście wygrać w tym pojedynku, ale ma, słuchajcie, dobrego przeciwnika i doświadczonego, który posiada bilans 16-7, więc jest to doświadczony zawodnik i wierzę w Michała, ale na pewno nie będzie to łatwy bój i tutaj w tej walce może się wszystko wydarzyć, ale ja osobiście stawiam na Michała, także moim w tej walce moim faworytem jest Michał Michalski. Następna walka: Saladin Parnas, Daniel Torres. Dwóch młodych, bardzo dobrych zawodników, ale tutaj pomimo tego, że Torres bardzo dobrze się pokazał w ostatniej walce, no niestety stawiam na Saladin Parnas. Uważam, że to jest zawodnik, który już teraz w tym momencie mógłby walczyć w UFC
i na pewno UFC będzie moim zdaniem kiedyś oczywiście będzie na pewno w pierwszej piątce i pokaże się on z bardzo dobrej strony. Także tutaj stawiam na Saladin Parnas. I słuchajcie, ostatni pojedynek, Szymon Kołecki versus Martin Zawada. Powiem szczerze, że w tym pojedynku niestety stawiam na Martina Zawadę. Uważam, że Kołecki, pomimo tego, że oczywiście będzie cięższy w tej walce, no niestety nie ma takiego doświadczenia jak Martin Zawada. I tutaj akurat w tej walce nie daje Kołeckiemu żadnych szans, ale oczywiście wiadomo, w tej walce też wszystko się może zdarzyć, bo nieraz Kołecki nie był faworytem na przykład w walce z Janikowskim albo z Pucianem, a jednak wygrał te pojedynki. Ja też miałem kiedyś okazję walczyć z Kołeckim. Oczywiście przegrałem tą walkę, ale tutaj była dosyć duża różnica wagi i mogę jako stwierdzić, że Kołecki jest bardzo, bardzo silny i no, tak jak mówię, no, wszystko się może w tej walce zdarzyć, ale raczej tutaj stawiam na Martina Zawadę. Także tyle na dziś, słuchajcie, pozdrawiam z Lyon Gymu, trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, elo!